Mam do ciebie pytanie. Ty umiesz robić cięcia na... Możesz robić cięcia na filmach? Mogę, ale musiałbym pospisywać te klawisze, a co? Bo ja mam... No nie, tak się pytam. Bo wiesz, ja... Jak mnie nie było, to ja nie... Jak mnie nie było, to nie było filmu, więc się nie bój. Tak się szybko pytam. Mianowicie widzicie, trzeba się rozwijać mimo możliwości. Po co nam łąka, jak na razie krów nie mamy, to lepiej w pole zrobić, przynajmniej jakieś pieniądze będą, nie? No, Widzowie. później się najwyżej zasieje tę trawę, nie? Później Z najwyżej się kupi jakąś powrotem. małą łąkę i będzie. Czy z powrotem się Ej, zasieje? patrz na 60. Chodź, patrz na 60, chodź. Czekajcie. Opa na 60. Dobra. Chodź. Patrz na tylne koła 60. Patrz to. Ale mieli. Ale idzie skubana, ale No. idzie, nie? Dobra, No. widzowie. Mianowicie, dobra, widzowie. Dzisiaj jest taki nietypowy odcineczek z Kacprem. No. No, on w ogóle to jest widz z mojej grupy, może bym to tak powiedział, widzowie z gier Marchocice. No i mówi, że on by chętnie z nami ze mną pograł. Ja mówię, to nie ma problemu, ogarniemy No. jakieś fajne maszynki i sobie pociupiemy. Będzie jakaś no nowa seria, bo mam tylko na razie dwie serie. Mówi, że fajnie, byłoby bez problemów, on by też sobie pograł. No i zaczęliśmy sobie ogarniać wszystko. Jest godzina. Mordo! Co? Bo widzę, na środku drogi stoi. Co? Kto? Bizon. To ja nim nie wyjeżdżałem. A, wyjeżdżałem nim, no. Hat. Złego schowaj. Ja mam... Ja mam go schować? Bo Ja. ja bym zaorał teraz. Albo dobra, schowam. Musimy... Schowam już go. I dobra, Kasper go tam schowa, ogarnie go. Ja i tak będę poprawiał, żeby tutaj ładnie był chodniczek, żeby było, bo to tak brzydko wygląda. Ja to tam Ej, mnie trochę... pija na śmieciar. Jak chłop po pijanemu jeździ tam w śmieciarce, chłop mówi, że jeździ. Ja widzicie, ja sobie z etorkiem jeżdżę. No i ja tam zaraz przyjadę, wezmę trójkę i przyjadę. Bierzecie to, tymi trójkami będziesz waro? Jo. Widzicie, mianowicie... Ty kurde! Ej, 60 ma hamulce? Na jedno koło tylko. Bo tak ten my zodzie... zjazd. Tak my odziedziczyli po dziadku. Dziadek tylko mówił, że na jedno koło mu hamowała. To nie wiem, czy to prawda, no. Jezu, ale mi ścin... Ej, tak... mordo! No. Co? Dobra, już nic. Nie, nie, nic bo nie. Tak 60 przerywa i chłopie się teleportuje, nie? Aha. Także widzicie. Ale to już nic. Będzie jeszcze chodnik ładny, droga będzie ładnie zrobiona. Wszystko będzie. Wszystko będzie, tylko tak jak powiedzieliśmy z Kacprem. My się dopiero wprowadziliśmy na tą wioskę. Jeszcze nie wszystkich sąsiadów znamy. Nie wiemy, co ludzie tutaj hodują. Czekaj. Może ludzie hodują... Nie wiem, świnie, krowy. Chętnie jakby krowy były, to byśmy kogoś takiego poznali, no nie? Takiego rolnika. Co? Bo ja to tam... Powiem ofem, jak ktoś hoduje świnie, niech sobie hoduje, tak? Ja... na moich wsiach, która tam moja rodzina mieszka, czy tam znajomi... nie powiem, nie hodują tych... nie hodują tych świń, tak? I może dlatego mam taki kontakt z takimi ludźmi, jaki mam. Ludzie muszą poczekać trochę. Dobra. Obecnie my mamy chyba paśmisko do owiec, mi się tak zdaje. Ono chyba będzie wymieniane. Jak się uda to usuwać, to tak.
Uda się to usuwać? Da się raczej. Da. No jak nawet by się nie dało, to w JS Editorze można by było usunąć. A ty byś to bym usunął? Musiał zobaczyć jak. Nie, to mamy pasmisko dla krów. Dla owiec to usuwam już. Dla owiec już jest usunięty, bo na pewno 100% jest to, że nie będziemy mieli. Będziemy mieli na pewno krowy i kury. No i pewnie konie z dwa. Albo nie będziemy... Moje mordo, bo przejdzie... Gdzie ty tam 60 no. jesteś? No bo u tartaku byłem z ten drewno. Zarobiłeś jakieś pieniążki. Delikatne. Zawsze coś. W sumie to 9 stów. 9 stów. 9 stów piechotą nie chodzi, jak się to mówi sobie. A. Dobra, ale no to jest kupa forszy. No nie? No. Za 900 zł to idzie dobry stary siewnik konny wyciągnąć, czy jakieś inne maszyny no. dobre. Ej mordo! Trzeba tylko do... no. Ja wypożyczę jedną rzecz. Co? Chcę jedną rzecz zrobić. Ten rębak? Nie, mini ładowarkę. A po co? Bo ja bym sobie załadował na przyczepę tą. Chociaż nie, bo później nie zdejmę. Dobra. Ty, weź ciągnik. I będziesz mi pomagał ładować. Cicho. Cicho. Mordo. Tak, ja im zapłacę, bo oni mi wypożyczyli mi ciągnik do rębaka. Mam ciągnik do rębaka, dali mi ciągnik do rębaka. Mianowicie... Mam ciągnik. Mianowicie widzowie, widać tutaj sąsiadów, że tutaj, mianowicie do sąsiada, że ma 80 darów do skoszenia, tutaj jakieś 1000 zł, sąsiad, będziemy na pewno robić też usługi, żeby się te maszyny szybciej spłaciły. Ale dali mi ciągnik na ten, na testy? Do rębaka. Jaki? Takie delikatne testy do rębaka, stare. Stary złom? Stara max 105. Aha. Ona ma 105 koni. Patrz, ja jadę nim właśnie. Taki ciągnik mi na testy dali. Chłopak pojechał po ten do rębaka i jeszcze wytargał ciągnik na testy. Widzicie? To trzeba mieć dobrze ugadane z chłopakami tam z tej agrumy. My to mamy i my nam mamy, no, stówkę mamy na pewno zniżki. Ej, co widzicie? A nie widzicie? A na opony nowe też już mamy u chłopaków? O kurde! Czyż nie zapytałeś? O kurde, patrz! Ej, zapadła się mi stara. Stara mi się. A ten, a będziemy mogli, pytałeś z chłopaków, czy będziemy mogli tym ciągnikiem w polu robić, czy nie? Tak, coś tam mówili, że możesz, bo to na testy. To zobaczymy, może kolejny właśnie taki zawita na gospodarzy, kto wie? Tylko gdzie na no nasz... może być. Tylko gdzie na nasz areał na razie, tak? Tylko wiesz, co jest w tym najgorsze? No. To on nie ma w ogóle tej... Czego? Nie ma żadnego kokpitu, on jest jeszcze w takim starym stylu. To nie będziemy brać. Złoma. On nie ma jeszcze kokpitu. To niedobrze, niedobrze. Nie ma jeszcze deski rozdzielczej. To niedobrze, to bo widać, że to jest z tych starszych wersji. Jeszcze tak jak 60. Tak, no to nie jest najnowszy na pewno ciągnik. No nie, ale jak już nam chłopaki jednak... dali i powiedzieli, że mamy rzeczy w polu nim robić, to na testy możemy go wziąć, nie? Ale... Weźmiemy 4 skibowy. To jest minus... A dali nam jakieś maszyny oprócz rębaka do niego, czy tylko rębak dali? Tak, dali... Co dali tam nam ten... Ten taki mały... Głębosz? Nie, głębosz. Ten mały taki... To małą obronę talerzową, no. Gdzie my będziemy nią robić? Nie wiem, tu można by było łąkę po porcie przyjechać talerzować. Tutaj przyjechać. Tu gdzie ja mam, to jest ten, to byś mógł zrobić. Czekaj, a tak mogę? Dobra, widzowie, także... Widzicie. Patrz, tak mogę karczować. Także widzicie.
my sobie elegancko robimy serię z Kacprem. No. Na razie nas jest dwóch, okaże się. Okaże się oczywiście, ile będzie na tej serii osób. Jak się przyjmie? Jak się przyjmie? Czy wam się będzie podobać to gospodarstwo? Bo będzie, mówimy wam z Kasłem, że coraz więcej maszyn będzie, tak? Mówię, żebyście nie patrzyli na to, że oram równo praktycznie by rzecz mówiąc do asfaltu, bo tu będzie ładnie zrobiony chodnik, który no. Ja albo Kacper go ogarniemy, bo widzę, że Kacper też tam ogarnia w tym. Za Jansa ogarnia. No. Co? Teraz te chłopaki dzwoniły, nie? No. I powiedział, że ukradli im tą bronę. Nie mają tej brony. Więc mieli mi zwrócić pieniądze, nie? No. Ale to poprosiłem o pług, nie? No. To sobie tą starą przetestujemy. Więc jadę potem pług. To dobrze. A jaki duży? No nie, no 4 skiby, tylko na pewno starsze od tego, co my mamy. To robota będzie szła. Kurde, taki podobny trochę do Mokrzynowskiego. Tylko, że to koło ma inaczej z tyłu. Jest na resorach. A tak to cały Mokrzynowski pług. Także sami widzicie, widzowie, będą drogi porobione, bo będą na pewno węższe te drogi, nie takie szerokie, jak są teraz. Bo teraz są trochę za szerokie, nie? No tak. Dobra, ja jadę już tam do ciebie. Ja ten kawałek chyba sam zoram. Szybko ci idzie. Także widzicie, widzowie, jak to tutaj wygląda. Oreczka nasza kochana. Czyli orka to jest, sami wiecie, widzowie, że to jest moja ulubiona praca, którą bym mógł praktycznie codziennie wykonywać. No ja też. Akurat w tym roku się nie załapałem, jak wujek orał, bo bym pewnie wyrwał mu ciągnik i powiedział, że ja chcę orać. Ale no... Nie, dlaczego mi stara nie jechała? Co? No ten ciągnik jakiś taki dziwny jest, moim zdaniem. Nie jedzie czasami po prostu, nie łapie tego gazu. Widzicie? Jak mi się daje. Ludzie, chłopaki nam dali jakiegoś złom, jakiś złom na testy. No naprawdę, on nie łapie po prostu tego. Dalu. Daj no, ten. Ja ci radzę, żebyśmy poszli, podziękowali i żebyś ty brał naszą 60 po dziadku, przynajmniej po kapitalnym remoncie jest. Tak jak dziadek zabiegał, no. Na jedno koło hamuje. Podziękuj tam chłopakom ładnie, oddaj. I bierz naszą godliwą 60 po dziadku. Dupa! Ej, to jest totalny Beskidu kierownica się urwała. Co za zło? Nie skrę! Ja tu mam w dupie, pan, bierz te se to, weź to se na lawetę, ja tu mam w dupie. Dobra, nie. Nasza 60 skręca przynajmniej. 60, dobra, bo na po dziadku, nie? No. Jakby nam tyle, co by nam dziadek wiesz powiedział, co? Że było przy niej robione, to byśmy mogli w pierwszym lepszym rowie wylądować, więc trochę się napracowałem pod tą 60, żeby ona była ładna i dobrze pracowała w polu. Także widzowie, docencie to, że bardzo dużo też nerwów na niektóre mody poświęciliśmy, żeby to dobrze wyglądało na serii. A ja jeszcze wezmę tę przyczepę, może tam tego, wciągnę do gospy. Może tego na pierwszy rzut oka nie widać. Ale akurat się męczyłem, żeby ten pług dobrze, na przykład agromasze dwójki, trójki, czwórki i chyba piątki tam są, żeby to jak będziemy się rozwijać. Dwójek nie ma. To trójki, piątki chyba są.
Od trójek chyba do piątek wios. I jeszcze czwórki. No. Tak. To bardzo dużo czasu poświęciliśmy po to, żeby to tak robiło jak robi teraz. Zagarniało. Nie tak się jeździ. A my jeszcze płot musimy zrobić, bo nie mamy płota. Tak, mianowicie płot, my widzicie. No co za baba pijana jakaś idzie. Wlazła mi pod 60. Także widzicie, widzowie. My się dopiero na tą wioskę przeprowadziliśmy z Kacprem. Nic tu nie mamy. I takie biedni gospodarze. My nawet nie wiemy, gdzie jaki rolnik mieszka, żeby się dowiedzieć, jakie to są klasy ziemi. No. Postanowiliśmy, że z Kacprem będziemy gospodarzyć razem, bo jak ktoś przyjdzie do nas jeszcze grać, to będzie miał swoją gospodarkę i będzie to całkiem inaczej wyglądać. I będzie wtedy kozak, nie? No. Także widzicie, widzowie. My z Kacprem dobrzy koledzy, nie? Kacper. Dokładnie. Mimo, że internetowy, to dobrze. No. Trochę dzisiaj problemów było z tymi modami, bo ja nie wiem, jak ja to robiłem, że nie pobierałem wszystkie, jak mi Kacper wysyłał, ale później... Ja też nie pobierałem. Jednak później policzyliśmy mody i udało nam się elegancko wszystko połączyć. Nie wiem, czemu niektóre mody... Darłem się 60. Czemu niektóre maszyny nam po prostu nie wchodzą, ale postaramy się to ogarnąć. Się zaryłem, chodź no tu. Ja wiesz, czego nam brakuje na serii tutaj? No. Ruskiego. Wadmirca. Wadmirca, no. Takie ładne czerwone te ciągniki będą, nie? Wszystkie. No. A są dwa skibowe, pługi są jakieś, czy nie ma? Na Matchubie są. To się będzie trzeba... Ty! Ja widziałem u niej grudząc te konne. To konne się ściągnie do Wadmirca. Ale po co... W sumie... Ogródek będziemy chcieli mieć własny, nie? Chodź, bo się taryłem 60, musimy popchnąć. Ona sobie radzi z tym pługiem ewidentnie. Jakim pługiem? Z tą trójką. Dziadek powiedział: katujcie ją, a długo wam będzie służyć. I trzy skibiliogie. Wychodź. A weź drugiej zobacz. Patrz, jak to drugie jest. Czekaj, sąsiad. Czekaj, Kacper. Popchnij mnie. Czekaj. Co z tym pługiem opór? Czekaj! Pójdzie? Nie pójdzie. Ani w jedno, ani w drugo. Sam się... zakopał się, trzeba koledze pomóc. O. Teraz? Tak, jeszcze bardziej mi... Jeszcze bardziej mi w bagnu wepchnij. Teraz to obydwa mi koła siadły. Hopie, od tyłu mnie popchnie! Będę z zawodowcem gadał. Srabada bada. O, idzie. I znowu siadła. Ona nie ma siły. Ona jest przemęczona. Weź ją na gospodarstwo, ja tu sam wyorą. Albo czekaj. Oj, wypożyczmy jakieś maszyny jeszcze. I zrobimy szybciej tą orkę i chłopakom oddamy te sprzęty. Patrz, bierzemy... A my mamy Ursusa ciężkiego. Bierzemy Ursusa ciężkiego i pługi pod niego. 54 tysiące, dobra. Podkręć. Nie widać. Ile koni? Tak, żeby nam starczyło, no. 119 koni. Michelinki, opony, bo są lepsze. Z obciążnikami, jak tutaj na nasze klasy ziemi i dobra. Zobacz, no... Kto będzie nowym nabytkiem robił, ty czy ja?
A ten tam kupił już Ursusę. Dawaj, bierz i rób do roboty, a nie. Tu mamy 4, 5 skip pod 100 koni. Dobra, bierz ja tego. Piątkę mu. To masz. Piątkę mu zawal. Ty za torem będziesz robił? No ja mogę. Tylko no. To wam trochę widzowie widzicie. Ze środka ponagrywam oczywiście jak to wygląda. Ale mordo! Ona się jeszcze bardziej wkleiła niż wcześniej. Powiedziałem ci wyjedź tą 60. Weź tym złomem na podwórko jeść. Musimy niestety zrobić szybką podnieść ją, no. Ty uważaj, bo ja w środku jestem. Ale no, pani. Zgniotę cię. Bierz ją tego złoma na podwórko. Dupa, on nie chce się podnieść. Także no. Widzicie, widzowie. Dobra. Tra la la la. Także widzowie, widzicie. Podnieś się. Czekaj, już ci pomogę. No się podnieść. Także widzicie, widzowie. Ziemi na pewno. Ziemi mamy ogromną, już teraz sporo. Tutaj będzie go taki, no nawet na początek to duży kawałek, nie? Ale ważne, że nagrywam to z Kacprem. No, docencie to, że dawno nie było na mojej serii multiplayera. Także... Muszę tym złomem na podwórko jechać. Nie chcę zapalić. Dziadek by ci powiedział, co to znaczy złom. O. I by jeszcze się obraził na siebie, że ty mu 60 obrażasz. Dziadek, tyle hektarów no ja wyobrażam, hopie. No patrz, ona sama do opuszcza ten kółko, ona nie ma siły go podnieść. Widzisz? Ona nie ma siły go podnieść. Gdzie żeś ty jest? No na drodze mi opuścił, dobra. Weź ten... 60 to... Ty, weź ten pług, sprzedamy, wpierony, będą pieniądze. 60 to tyle, co się do nadawania ciągania przyczep nadaje. Dziadek nam taki złom zrobił. Weź ją do szopy wjedź. Ona do nawozu będzie. Ona jedynie z wapnem, no ona nawet z wapnem nie pójdzie, bo wałek ledwo chodzi. No. Także widzicie, widzowie. Także widzicie. My sobie oreczkę wykonujemy. Kacper mnie znowu na DZR zostawił, no ale dobra. Młodszy jest, niech robi, ja se z zetorkiem porobię. No troszkę młodszy jestem, ale nie dużo. Dobra, to ja tu zrobię już poprzeczniaka, myślę. Dobra. Ty tylko popraw to, co ja nie doorałem, bo... No ale właśnie tu chodzi o to, żeby po prostu poprzeczniaka tu mniej więcej zrobić, nie? Także nie wiem, jak nas odbierzecie, mnie i Kacpra. Docencie to, że ja kurde się mordowałem z tymi modami, że my się mordowaliśmy. Docencie, naprawdę. I zostawcie tego lajka. I subskrypcję na naszym kanale, bo lecimy po 1000 subskrypcji. No. Jak najszybciej bym chciał wbić 1000 subskrypcji. Bo w żniwa, tak jak powiedziałem, będzie projekt realizowany. Bardzo dużo osób się do uczynienia, żeby ten projekt powstał. To nie jest tak, że tylko ja w całym teamie wszystko robię sam, bo jest dużo ludzi odpowiedzialnych za różne rzeczy w teamie. Za nagrywanie, za zamontowanie filmów. Każdy jest do czegoś przydzielony w tym projekcie. I jeżeli ten projekt naprawdę wypali i będziemy mieli 10 czy tam nawet 8 kamer, to będzie kozak. Więc... Także dzisiaj to będzie taki luźny odcineczek z Kacperem. Przepraszamy was, widzowie.
że workę musimy orać, ale nie ma już czasu, byśmy chcieli to na tą orkę ci małą szybko wyorać. No i... No. Tu będzie też poprawione przecież, to wszystko jest... Pole jest przecież, będzie równo, wszystko elegancko, także... Zetor ciężko pracuje, widać. No. To nie ma jakichś dużych bajerów w tym Zetorze. Ale trochę Trochę technologii jest. Ale już widać, że się wprawiliśmy. Jak nam taka oreczka idzie z Zetorkiem. Co? Zetor, co? A ty masz kanał na YouTubie, Kasper? No. Tak? Nie. Planowałem o założeniu, ale tak się... Nie, dlaczego mi się filmy przesyłają. Ej, zrobiłeś cięcie? Nie. Ha. A co? Nie, tak się zastanawiam. A, dlatego, że cicho jestem. No, ej, ogólnie ten. Ile my mamy już minut odcinka? Nie wiem. Nie liczę tego. O mordo! Widzę, że ty ten twój ciągnik niczemu sobie. Wy szybko widzicie na dwa zestawy, to idzie. Kupiłem bysiora. Ty, ale tutaj to się bardzo... Co ty tu zrobiłeś? Czemu to jakoś tak dziwnie zaorana? Lepiej nie pytaj. Widzicie, pijany chłop jeszcze po Sylwestrze, jeszcze mu trzyma... Jeszcze nie jest zupełnie sprawny. Nie no, to będzie wszystko poprawiane także, widzowie. To będzie ładne, wróżki będą porobione. Na te dróżki, na nasze pola, to się ten żwir wyleje, nie? Wrzuci. No. I będzie, nie będziemy przecież non-stop po bagnach jeździć, no. No i te ciągniki brudne i się będą psuć, że ten wertepy takie, tak, to się nawiezie tego gruzu od chłopaków, którzy tam rozbiórki mają, to powiedzieli jak chcecie, to... Ale w ogóle... Z kilkoma firmami już się udało zapoznać tutaj, które ten... Na przykład z hurtownią stali, chłopaki powiedzieli, że jak będziemy coś potrzebować, oni nam stal dowiozą. Albo postawią w własnym zakresie, bo się zajmują stawieniem takich hal. No. I powiedzieli, że nawet jeżeli tak, to chłopaki wezmą. Powiedział pan, że by nam dał pracowników, nawet jak będziemy silosy stawiać, powiedzmy takie, no, na kiszonkę, to on da nam mordo, pracowników ale... swoich i... Co? Mordo! Co? My tu raptem zaczęliśmy na tej wsi mieszkać, nie? No. Nie? Zaczęliśmy mieszkać, a mi tyle... Nam tyle osób już proponuje te, żebyśmy przetestowali jakieś tam maszyny. Albo współpracę, nie? No. No bo wiesz, co mi teraz chcą dać? Mi chcą dać talerzówkę agromasza, 5 metra. Nie bierz, chłopie, nie bierz do tego ciągnika. Powiedz, że nie, za ciężko bym miał. No, bo ja go na maksa nie wykręciłem, no. Powoli bym, może będziemy go wykręcać, nie wiadomo. Tylko wykręcę... Nie no... Nie mogę go wykręcać jak na najwy... O kurde, ale miałem laga. Także widzicie, widzowie. My chcemy dzisiaj taki odcineczek zrobić dla was. Sami oceńcie, czy chcecie mieć krótkie te odcinki, bo póki są ferie, to moglibyśmy takie dość sporawe odcineczki nagrać dla was. No.
Czyli widzicie, Kasper też ma tak jak ja gospodarstwo w realu, tylko ma trochę mniejsze areał, bo ma 80 areów, ja mam niecałe chyba 2 hektary czy coś takiego. Ja całe życie na 30 przesiedziałem, wiesz. Ja też, 28 jeszcze, wiesz co to były 28? Ja, Ursus, to czy 28. A to podobne jak 30. No, ja mam praktycznie... Ja to jest 25, Ursus. 25 też mam, no. 325 mam w oryginale zachowane. U mnie 30 była w oryginale, ale jednak musiała przejść ten remont, była... No, była... tragedią. No, u nas 28 też, bo wymienialiśmy linię i satyjkę. Teraz będzie termostat nowy wchodził. A w ogóle my wyciągnęliśmy z 30 termostat. To. Bo był popsuty. No, ej, szczerze? Mamy chyba już pół godziny odcinka, nie? No, coś koło tego będzie. Nie. To taki live bardziej może. No. Dobra, my chyba będziemy... No nie wiem, kończymy powoli. Tak, widzowie, my się z wami będziemy żegnać. My tutaj to poza odcinkiem już dooramy, więc nie chcemy przedłużać. Pamiętaj. Czekaj, nie, stój. Jeszcze nie. Co jeszcze nie? Jedna rzecz. No. Jedna rzecz na zakończenie odcinka. No. Czekaj, już. Już jedzie ta jedna rzecz. Co ze się robi? Nic. Gdzie ty jesteś? Jechałem pod... z przodu. Ty nie masz cerami z pieniędzy. Patrz. Przyjechałem, podryftałaś na koniec odcinka. Dobra, my będziemy powoli kończyć. Pamiętajcie, widzowie, łapce w górze, subskrypcji naszego kanału. Udostępniajcie, żeby było coraz więcej wyświetleń. No i co? Napiszcie, czy wam się podoba seria z multiplayera. Więc ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia.